Dobrze, teraz powiemy sobie o tym, czym jest księga wieczysta mieszkania, jak dokonać takiego krótkiego audytu. Więc załóżmy, że mamy numer księgi wieczystej, wchodzimy sobie, prawda, do tej elektronicznej księgi wieczystej, widzimy mieszkanie. Co my tak naprawdę możemy sprawdzić, jak mamy tego właściciela, on dał nam numer księgi, chcemy wiedzieć, że my od niego kupujemy bezpieczne mieszkanie. Zacząłbym od tego, żeby sprawdzić, czy ta osoba rzeczywiście jest wpisana jako właściciel mieszkania, tak? Czyli własność. Jeśli nam Jan Kowalski dał numer księgi, no to my musimy rzeczywiście sprawdzić, że ten Jan Kowalski jest wpisany w księdze wieczystej jako właściciel. Mało tego, porównajmy sobie na wszelki wypadek PESEL, zobaczmy, że to jest ten konkretny Jan Kowalski. Co się często zdarza? No często się zdarza, że będzie nie tyle pan Jan Kowalski, a na przykład żona pana Jana Kowalskiego. Albo będzie małżeństwo, tak zwana wspólność majątkowa. No to już nam da do zrozumienia, że no powinniśmy uzyskać na umowie sprzedaży podpis nie tylko pana Jana Kowalskiego, ale zarówno Jana Kowalskiego, jak i żona. Przyjmiemy taką zasadę, że ten, kto jest w księdze wieczystej jako właściciel, ten się nam powinien podpisać pod aktem notarialnym. Oczywiście ta zasada będzie podlegała różnym wyjątkom, możemy mieć pełnomocników, tak? Możemy często mieć tak zwanego nabywcę na skutek dziedziczenia, który, prawda, jeszcze nie jest wpisany do księgi wieczystej, ale ma już akt, nie wiem, akt poświadczenia dziedziczenia, że odziedziczył mieszkanie. Natomiast dla uproszczenia przyjmijmy zasadę, że raczej nie powinniśmy podpisywać umowy z kimś, kto nie jest wpisany jako właściciel do księgi wieczystej mieszkania. Przynależności. To też jest dość istotne, bo księga wieczysta określa to, czy do mieszkania przynależą inne pomieszczenia, tak? Czy przynależy piwnica, czy przynależy komórka lokatorska. To też powinno być wpisane w księdze wieczystej. I tutaj ciekawostka, ale dość potrzebna i ważna, jeśli Państwo kupujecie mieszkanie na rynku wtórnym. Zgodnie z polskim prawem obecnie, metraż mieszkania, który jest wpisywany do księgi wieczystej, powinien uwzględniać metraż przynależności wpisanej do tej księgi. Czyli uwaga, jeśli macie w księdze wieczystej wpisaną przynależność, dajmy na to piwnicę, i w księdze jest napisane, że mieszkanie o metrażu 63 metry, to powinien ten metraż uwzględniać zarówno metraż mieszkania, jak i metraż piwnicy. I stosunkowo często ja się zetknąłem z czymś takim, że jest jakiś tam właściciel mieszkania na rynku wtórnym, chce sprzedać to mieszkanie, no i co robi jakby przygotowując ofertę? No sprawdza sobie w księdze wieczystej, jaki jest metraż mieszkania, tak? I wpisuje na przykład, mam do sprzedania 3-pokojowe mieszkanie o metrażu 70 metrów kwadratowych. Prawda jest taka, że to mieszkanie może nie mieć 70 metrów, a na przykład 63 metry, a 7 metrów to jest jakaś tam piwnica, która jest sobie przynależnością do księgi wieczystej mieszkania, ale ten właściciel nawet nie wie, tak? To nie jest jego zła wola, on po prostu wziął z księgi wieczystej metraż do ogłoszenia. Nie liczcie Państwo na pośredników, pośrednicy nie mają pojęcia, jak to działa, więc jakby nie zadawać pytań prawnych pośrednikom, najczęściej odpowiedź bardziej komplikuje cokolwiek niż rozjaśnia. Fajnie się zgłosić do jakiejś firmy, która jest Państwu takie księgi wieczyste w stanie przeanalizować, tak? Natomiast zasada jest taka, że co do zasady, jak jest wpisana przynależność księgi wieczystej, jest metraż, to ten metraż w zasadzie powinien obejmować zarówno mieszkanie, jak i przynależność. Czasami będzie tak, że przynależności nie ma w księdze wieczystej, czyli idziecie, chcecie kupić mieszkanie, właściciel mówi tak, mieszkanie, tutaj jest piwnica, tu jest klucz do tej piwnicy, tam są moje rzeczy. Wchodzicie Państwo do księgi wieczystej, patrzycie, nie ma piwnicy. Co w takiej sytuacji? No to też jest oczywiście jakoś tam do rozwiązania. Są tak zwane umowy kład uzum, umowy między właścicielami o podział do wspólnego korzystania. Czasami prawa do przynależności mogą wynikać nie z księgi wieczystej, ale z dokumentów we wspólnocie mieszkaniowej. Długo by mówić, nie mamy na to czasu, natomiast zainteresujcie się tym, tak? To znaczy, jeśli kupujecie mieszkanie, a właściciel wam daje, prawda, cały ukochany klucz do piwnicy, a wy sobie wchodzicie do księgi wieczystej i tam o tej piwnicy ani widu, ani słychu, no to się skonsultujcie z prawnikiem i się zapytajcie, czy ja na pewno mam prawo do tej piwnicy, tak? Być może Państwo macie, natomiast na pewno pomarańczowa lampka się powinna zapalić i powinniście to sprawdzić. Prawa i roszczenia. No to też jest ważne, tak? W księdze wieczystej mieszkania będą wszelkiego rodzaju prawa i roszczenia osób, które nie są właścicielem, ale mają jakieś prawa do tego mieszkania. I to mogą być prawa mniej groźne, bardziej groźne. No, jeden z najbardziej pewno groźnych praw jest tak zwana służebność, tak? Czyli często się zdarza, że mamy właściciela, który niby jest właścicielem mieszkania, ale tak naprawdę w księdze wieczystej jest jeszcze pisany jakiś tak zwany służebca, tak? No, dla przykładu, nie wiem, ja mogę mieć mieszkanie, tak? Ale na przykład mój ojciec sobie w tym mieszkaniu pomieszkuje. I ja teraz, żeby zabezpieczyć prawa mojego ojca do tego mieszkania, to ja ustanowię tak zwaną służebność osobistą i wpiszę mojego ojca jako uprawnionego do służebności osobistej w moim mieszkaniu. Ja dalej figuruję jako właściciel w księdze wieczystej, mogę sprzedać mieszkanie, no ale nabywca kupi mieszkanie razem ze służebnością mojego ojca. Co to oznacza? No to oznacza, że mój ojciec będzie tam mógł za przeproszeniem do ust śmierci sobie mieszkanie użytkować.
jak się przed tym zabezpieczyć? No oczywiście w momencie sprzedaży mieszkania poprosić tego sprzedawcę, żeby wziął swojego ojca na akt notarialny i żeby ten ojciec się zrzekł służebności osobistej do mieszkania. Ważne, żeby pamiętać, że w polskim prawie jest tak zwana zasada rękojmi wiary publicznych ksiąg wieczystych, tak? I ta zasada mówi mniej więcej coś takiego, że nabywca danej nieruchomości, no na przykład mieszkania, nabywa stan prawny mieszkania taki, jaki jest ujawniony w księdze wieczystej, tak? Czyli ten ojciec będzie wpisany jako służebca, a nabywca mógł to zobaczyć, no bo każdy ma dostęp do księgi wieczystej, oczywiście jak zna numer, tak? Ale jeśli zna numer, no to każdy ma dostęp do księgi wieczystej, no to nabywca powinien widzieć, że ten ojciec jest wpisany jako służebca, no jeśli kupił mieszkanie i nie wykreślił sobie tego ojca jako służebcy, no to nabywa z ojcem. Więc to jest jakiś tam przykład prawa i roszczenia. I wreszcie hipoteki. No hipoteki to są też rodzaj praw, ale one są wpisane do osobnego działu w księdze wieczystej. To są takie prawa kogoś, kto najczęściej kto ma jakąś wierzytelność do właściciela mieszkania, czy do innej osoby, która miała prawo ustanowienia hipoteki na mieszkaniu i zabezpiecza sobie tą wierzytelność hipoteką na mieszkaniu. Tak? No najczęstsze przykłady są oczywiście kredyty, czyli ja kupiłem mieszkanie na kredyt, bank mi dał kredyt, no ale żeby bank się zabezpieczył przed tym, że ja będę mu spłacał kredyt, no to bank sobie wpisał tą tak zwaną hipotekę. Ja teraz chcę sprzedać mieszkanie, przychodzi nabywca, ja mówię, jestem właścicielem, sprzedaję mieszkanie, podpisujemy akt notarialny, w księdze jest hipoteka, tak? Nabywca nie zauważył, bo nie spojrzał do księgi wieczystej, kupił z hipoteką. Co to oznacza? No oznacza to, że jeśli ja teraz przestanę spłacać swoją wierzytelność do banku, przestanę płacić raty kredytowe, to bank może domagać się oczywiście zapłaty tych rat ode mnie, ale może równie dobrze pójść do tego sprzedanego mieszkania, do tego nowego nabywcy, powiedzieć nabywcy, bardzo mi przykro, pana sprzedawca miał kredyt, nie spłacał go, pan sobie nie wykreślił hipoteki przy sprzedaży, ja w takim razie teraz żądam od pana, żeby pan w imieniu tego sprzedawcę zapłacił raty. Nie ma pan na raty? No to bardzo mi przykro, ja idę do sądu, sprzedaję pana mieszkania na egzekucji komorniczej, wezmę sobie to, co mi się należy, ewentualnie dam panu resztę, albo nie dam panu reszty, jak nie zostanie, tak? Więc na hipoteki też oczywiście przy sprzedaży mieszkań warto zwracać uwagę. To było o księdze wieczystej mieszkania. W kolejnej lekcji pomówimy sobie o księdze wieczystej gruntu. Na co tam należy zwrócić uwagę i czym się niepokoić, a czym się nie niepokoić.